Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w tym nowym 2024 roku. W związku z tym, że mamy nowy rok, to wypadałoby zrobić podsumowanie tego starego roku. Mi trochę zeszło z nagraniem tego filmu. No trochę mam w ogóle, gardło mi wysiada, mam tutaj herbatkę, w razie czego będę popijać, bo pewnie film będzie długi. Znając mnie, film będzie gadany, więc no, skoro już tak się tutaj usiadłam, to już z Wami chwilę pogadam. Nie będzie takiego typowego filmu z ulubieńcami 2023 roku, bo taki film był rok wcześniej i w zasadzie niewiele się zmieniło, poza jednym, ale o tym za chwilę, o tym jeszcze wspomnę. No w każdym razie te podstawowe takie narzędzia, czy tam do cięcia, do bigowania, no wszystko dziurkacze. Ja sobie przypomniałam wczoraj ten film i tam większość rzeczy się zgadza do tej pory, więc odsyłam Was, jeśli ktoś ma tylko ochotę obejrzeć. A ten film będzie taki typowo z podsumowaniem roku, z podsumowaniem moich poczynań. Będzie odpowiedzią na 10 pytań od Siekrus, 2 pytania od Eni i 4 pytania od Tosi w ramach takiego tagu podsumowującego rok. W zeszłym roku wymyśliła tą zabawę Siekrus, Siekrus skrapuje. Eni jakby to podchwyciła, dodała swoje 2 pytania. W tym roku Tosia dodała 4, a ja dodam jeszcze jedno. Więc w przyszłym roku w ogóle lista będzie miała, no może nie w przyszłym, ale za kilka lat lista będzie miała 100 pytań. Mam tutaj oczywiście na kartce spisane, bo no chyba bym, no nie mam takiej dobrej pamięci, żeby to wszystko spamiętać. Więc ten film będzie właśnie z takim podsumowaniem roku, odpowiadając na te pytania. I będę też mówić o swoich planach na przyszły rok, czyli na ten rok, który już jest. Moje plany, no takie oczywiście skrapowe. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się je zrealizować. Ale zanim o planach, to najpierw podsumujmy ten poprzedni rok. I pierwszym pytaniem od Siekrus było pytanie o ulubionego producenta w zeszłym roku. I tak jak sobie przeglądałam te moje prace, próbowałam znaleźć takiego jednego producenta. No to oczywiście, wiecie, nie udało się. Ja tak totalny miszmasz w moich pracach jest, czy to papierów, czy to jakichś tam dodatków. No więc trudno tak stwierdzić, że jest ktoś ulubiony. Ale jak tak zaczęłam przeglądać, mówię, halo, ulubione, co używam we wszystkich moich pracach? Rzeczy z papieru, bazy, pudełka i to jest taki mój ulubieniec zeszłoroczny, jeśli chodzi o producenta. Jest jeszcze jeden, bo ja swoich prac, głównie kartek, nie wyobrażam sobie bez kwiatów. A kwiaty to też wykrojniki. No i używałam w tym roku przede wszystkim wykrojników Fiori. To też jest taki mój ulubiony producent. I wykrojniki Fiori właśnie kwiatowe Wam bardzo serdecznie polecam. Zauważyłam, że tam dziewczyny tak trochę rozdzieliły ten punkt też na ulubionego producenta papierowego. I tutaj też nie mam typowego ulubionego jednego producenta. No, u mnie co kartka to inny producent. No tak zauważyłam, że najczęściej pojawiają się u mnie prace z użyciem 3 producentów papierów. Czyli to jest Paper Heaven. Niestety sklep się zamknął w tym roku. Porobiłam zapasy sobie. Mam nadzieję, że na jakiś czas mi wystarczy. Mam nadzieję, że kolejne, że te pozostałe 2 firmy, które tutaj mam, załatają tą dziurę w sercu. I będę też z radością tworzyć z ich prac, z ich papierów. No, bo też w zeszłym roku tworzyłam z radością z prac. Co ja mam z tym prac? Tworzyłam pracę z radością z papierów Lemoncraft. Bardzo podobały mi się właśnie papiery Lemoncraft. Nie wszystkie kolekcje i nawet w ramach jednej kolekcji nie wszystkie arkusze. No ale no trudno, wiecie, mi jest bardzo trudno dogodzić. A co dopiero jeszcze, żeby tak, wiecie, wszystko się podobało. Nawet w Paper Heaven też nie wszystkie arkusze mi się podobały. I jeszcze trzeci producent to jest Scrap & Me. Scrap & Me ma przepiękne kwiatowe kolekcje, ręcznie malowane są kwiaty i teraz wprowadzają bardzo dużo dodatków takich do wycinania, które uzupełniają te kolekcje, więc no Scrap & Me też idzie do przodu i idzie w tym fajnym kierunku, który mi odpowiada. W odróżnieniu od jednego producenta, o którym powiem później, drugim
Drugim pytaniem jest pytanie o ulubioną kolekcję papierów. I tak też miałam problem, bo ja nie miałam czegoś takiego, że wykorzystywałam na przykład jedną kolekcję i ciałam ją oporowo, bo tak mi się podobała, dokupywałam i no to w tym poprzednim roku jedna z kolekcji dziecięcych taka była, że używałam jej na okrętkę, to chyba była Joy od P13, ale no jesteśmy w podsumowaniu 2023 roku i tu jak robiłam taki przegląd sobie na tej mojej półce, która jest tam, to zwróciłam uwagę właśnie na kolekcję papierów, która zrobiła u mnie wielki wow, od razu jak się tylko pojawiła. I co tu dużo mówić, jest to kolekcja Złote Sny od Paper Heaven. Kolekcja w przepięknych odcieniach zieleni, złota, bieli, beżu, czyli to wszystko, co ja lubię. No dobra, niebieskiego tam nie ma, ale no jest dużo innych kolekcji papierów z użyciem niebieskiego koloru, więc tutaj jest zieleń. Ja kocham zieleń i ta kolekcja jednak wygrała. Miała jednego konkurenta dosyć mocnego, też zielone papiery, ale jednak no te Złote Sny, głównie przez tą swoją elegancję. Papiery tej marki, no tak żal mi jest, że znika w ogóle z naszego skrapowego świata. No może jakoś to się coś odmieni jeszcze, no nie wiem, trudno jest mi powiedzieć, nawet chyba sam producent i osoby tworzące nie wiedzą, co pokaże przyszłość. No więc raczej nie będziemy tutaj gdybać. No bardzo jest nam oczywiście wszystkim żal, ale no papiery Paper Heaven, kolekcja Paper Heaven, kolekcja Złote Sny to jest takie miedzie, taki no czysta elegancja dla mnie, więc Złote Sny od Paper Heaven. Trzecie pytanie, ulubiony skrapowy sklep. I tutaj oczywiście nie będzie zaskoczenia, jest to sklepik Gosi, oczywiście. I w tym roku oczywiście robiłam dużo zakupów w sklepie, ale z jednego powodu jest on jakby jeszcze bardziej ulubiony niż był. Ze względu na warsztaty stacjonarne, które się tam odbywają, warsztaty, które prowadzi Kasia Kędzierska. Ostatnio Daria Świeży też tam prowadziła warsztaty, na których mnie nie było, to były warsztaty kwiatowe. No więc jak powiedzmy, mam swój styl robienia kwiatów, więc na razie jeszcze nie czuję potrzeby doszkalania się. Chociaż no, kto wie. Więc Kasia Kędzierska, warsztaty mediowe, czyli dla mnie totalna abstrakcja. No, jeśli oglądaliście moje filmy w tym roku, to wiecie, że nie byłam zadowolona z tych prac. Ale to też tak jest chyba, jak człowiek się uczy, że no, trudno jest być na początku zadowolonym. Jak stawię pierwsze literki, no to też nikt nie jest zadowolony z tych pierwszych literek. Ale no, z biegiem czasu i prób jakoś zaczyna to wyglądać. Ważne, żeby się nie poddawać, więc no, moje próby mediowe są jakie są. Ale z tego powodu, że takie warsztaty mam tutaj blisko, bo Katowice mam tam 20 parę kilometrów mam do sklepiku Gosi, no więc wiecie, to żadna odległość. No to z tego powodu ten sklep stał się jeszcze bardziej ulubionym niż był wcześniej. Czwarte pytanie to ulubione medium. I tu też zrobiłam oczywiście przegląd tej szafy. I tak mówię, no dobra, no jest to gesso, jest to biała farba, tak używam częściej. No trochę tam heavy body gel, ale nic takiego, żeby robiło efekt wow. Ostatni efekt wow zrobiły na mnie te farby akwarelowe z 13 Arts. Nawet sobie dokupiłam nowe już kolory, ale no to było pod koniec roku i jeszcze nie miały szansy stać się takimi ulubieńcami. I znowu właśnie przegląd szafy, przegląd moich prac i mamy to, złoty wosk z Pentartu. Ten konkretny, złoty, po prostu gold, żadne tam jakieś odmiany. On się doskonale u mnie sprawdzał, czy to w malowaniu udawanym embossingu tekturek, czy to w takim kolorowaniu brzegów czy rogów kartki, takim cieniowaniu, czy w tych pracach mediowych, żeby gdzieś tam coś maznąć, to złoty wosk robi robotę. W ogóle mam wrażenie, że kolor złoty w tym roku był takim moim, no, jednym z ulubieńszych. Piąty punkt. Ulubiony kanał na YouTube lub twórca. No i patrząc na listę osób, listę kanałów, które subskrybuję, no to tu teraz powinnam tak się, wiecie, rozwinąć i gadać nie wiadomo jak długo.
Ale w tym roku, zwłaszcza w sumie nawet nie pod koniec, bo na początku roku poznałam Tosię, Anitę Piątek z kanału Tosiakowo, i no i przepadłam właśnie jej kanał. Emanuje takim optymizmem, takim, jakby to powiedzieć, to się jest moim przeciwieństwem totalnym. Ja taka staram się być, wiecie, zasadnicza, równiutko wszystko ten, a to się tak, tak na luzie do tego podchodzi i taką radość z tego czerpie, tym samym emanuje tą radością, że to jest, no, oglądanie jej filmów, jej live'ów, to jest to, co w tym roku skradło moje serce i jakby jej kanał urósł u mnie do takiej rangi, że jest ponad kanałem Asi Szulik, którą uwielbiam całym sercem. I od, mało wiecie już, od kilku lat, odkąd skrapuję i kojarzę właśnie, odkąd YouTube'uję, no to Asia Szulik zawsze, jej kanał był ze mną i jej filmy i warsztaty u niej. Więc no to możecie sobie wyobrazić, jak właśnie, jaka jest też potrzeba w tym naszym skrapowym świecie takiego luzu, takiej radości i wszyscy tutaj lgniemy do Tosi, myślę, że z tego powodu. Więc to jest tak pierwszy, numer jeden właśnie Tosiakowo. Numer dwa, no to Asia Szulik, jej kanał. No, Asia tyle z siebie daje, tyle daje z siebie w ogóle za darmo, bo naprawdę no, na YouTubie jest mnóstwo filmów, mnóstwo osób, które w ramach jakichś warsztatów płatnych udostępniają wiedzę. Asia udostępnia tej wiedzy całe tony za darmo, totalnie za darmo i naprawdę, jeżeli ktoś tylko ma ochotę, może czerpać pełnymi garściami i rozwinąć się, no naprawdę. Wystarczą tylko chęci, no i czas. I nawet nie potrzeba zbyt wielu jakichś materiałów, bo Asia zawsze tam jakiś zamiennik pokazuje coś, co można wykombinować, więc kanał Asi Szulik też jak najbardziej polecam. I to są dwa kanały, które wspieram w tym roku, które w ogóle zaczęłam wspieranie, że w ogóle pomyślałam w tym roku, że kurczę, no coś w tym jednak jest i może na tym, wiecie, na prawie najniższym szczeblu, bo Tosia ma tylko dwa, Asia ma trzy, więc jestem na tym środkowym u Asi. Chyba trzy. No to, że ja w ogóle pomyślałam o wspieraniu, gdzie ja jestem taka, no zasadnicza. No kurczę, no ktoś nagrywa, coś tam z tego ma, nie wiem, z oglądania reklam, co też w tym roku u siebie włączyłam. No i no takie, z jakiej racji, nie? Mam tam komuś jeszcze dodatkowo płacić za to. Ale tak trochę odwróciło mi się to myślenie pod tym względem, że patrząc ile te osoby dają z siebie za darmo, ile Asia daje wiedzy, umiejętności i tego rodzaju. Tosia tej radości życiowej i takiego właśnie optymizmu i no wiecie, no tam wiedzy i tak dalej też, ale to jest takie to, co mnie ciągnie do Tosi, bo ja w ogóle nie jestem bullet, jak to się nazywa, bullet journal, czy tego planowania całego, no to ja tego nie kumam i w tym roku przynajmniej nie skumam, jeśli mówimy o podsumowaniu 2023 roku. Kto wie, co pokaże przyszłość. No to co? Bo się tak zakoło pociekałam. No to właśnie nie chodzi o tą część taką u mnie techniczną, tylko o część taką właśnie tą radość. Tak, więc to są dwa kanały, które wspieram. I jeszcze tutaj mam trzy kanały, które również chciałabym w jakiś sposób tam no, wyróżnić, zaznaczyć. To są kanały, na które zaglądam najczęściej. I oczywiście jest tu na pierwszym miejscu pod tym względem kanał Eni. Eni kombinuje z papierami. Zaglądam bardzo często. W tym roku mam wrażenie, że trochę mniej komentowałam. Często oglądam właśnie jej filmy, włączam sobie, jak robię coś innego. I czasami jest po prostu tak, że film się skończy, przeskoczy na następne, a ja jestem akurat zajęta jakimś dziubaniem kwiatka. A dobra, to ja później skomentuję, ale wiecie jak to jest, jak się nie skomentuje od razu, to później się zapomina. Czasami nawet jak komentuję film, to zaczynam pisać sobie komentarz, ja go sobie kopiuję, wycinam i jak się skończy film, to wklejam, albo jak mi przyjdzie coś nowego, to wklejam, dopisuję. Zauważyłam, że Italia, ona właśnie tak wrzuca te komentarze, kilka komentarzy, jak jej się coś przypomni i to też jest właśnie fajny pomysł. Więc Eni kombinuje z papierami, bardzo lubię długie filmy, bardzo wyczerpująco opowiada o swoich pracach, o tym, czego tam użyła w tych pracach, o jakichś tam przemyśleniach. Też jest dosyć krytyczna, zauważyłam. Nie przyjmuje tak z takim
bezkrytycznie tego wszystkiego, co się w skrapowym świecie dzieje, to też bardzo cenię. Może robi to trochę bardziej subtelnie niż ja, bo ja to jadę jak się tylko da, ale no, ale tak, doceniam, doceniam. Przerwa techniczna, gardło nie wytrzymało, musiałam troszkę sobie pochlapnąć herbatki. Zostały mi dwa kanały jeszcze, czyli Handmade by Ula. No i jeżeli nie znacie kanału Uli, to bardzo serdecznie Wam polecam. Ula tworzy w trochę inny sposób niż ja. Używa trochę innych materiałów, tak bardziej troszkę vintage'owo mam wrażenie. Ulę poznałam osobiście, bardzo sympatyczna, ciepła, otwarta i uśmiechnięta osoba, więc no, takie są też jej filmy. Więc też bardzo serdecznie Wam polecam kanał Uli. I jeszcze Mona Art. Monika, jej filmy z kolei uważam, że są przez to, że jest w DP, Boże, jak się ta firma nazywa teraz, no tym wykrojnikowym, bardzo dużo wykrojników, nie pamiętam, oczywiście znowu zapomniałam nazwę firmy. W każdym razie ma bardzo dużo wykrojników i wycina, używa tych wykrojników. Ja już zapomniałam o świecie wykrojników, trochę tak je na uboczu traktuję. A ona za każdym razem przypomina właśnie, w jaki sposób można je tam fajnie wykorzystać. Kilka właśnie wykrojników kupiłam z jej polecenia. I no, Craft and View Design. Tak, właśnie, nie dało mi to spokoju. Craft and View Design. Więc też kanał Moniki Wam bardzo serdecznie polecam. I koniec tego gadania. Te kanały zresztą same najlepiej się obronią i właśnie bardzo serdecznie Was na nie zapraszam. Oczywiście wszystko będzie podlinkowane na dole. Punkt szósty. Odkrycie roku 2023. I moim odkryciem roku 2023 jest grupa taka WhatsAppowa dziewczyn skrapujących otoczonych, jakby, które ściągnęła Tosia z kanału Tosiakowo. Pod nazwą Przyprawnik, jeśli spotkaliście się z tą nazwą gdzieś tam w sieci, no to właśnie to jest takie miejsce, taka grupa, gdzie sobie plotkujemy o wszystkim, o niczym, o skrapowych rzeczach, o nieskrapowych rzeczach, więc w taki fajny sposób zbliżyłam się też do innych skraperek i to jest to, co w tym roku było moim odkryciem. Odkryciem były właśnie te spotkania, te emocje z tym związane, one tak ładowały akumulatory na całe długie tygodnie, więc ten aspekt scrapbookingu był moim odkryciem tegorocznym. Odkryłam też jeszcze kilka innych rzeczy, na przykład to, że klej Asiszulik nie jest taki zły. To jest to, o czym mówiłam, że w zeszłym roku nagrywałam film ulubieńców i tam nieulubieńców. I tam właśnie pojawił się klej od Asiszulik. I ja miałam jakiś felerny egzemplarz, mówiąc, tak mi się wydaje. No bo zamówiłam teraz kolejny klej. I będę testować dalej. W każdym razie no, chciałam to też tak, skoro tam w ulubieńcach o tym mówiłam, że no nie, że mi się nie sprawdza, tak w tych, chciałabym w tym podsumowaniu roku chciałam powiedzieć, że to też nie, kurczę, no, też tak nie do końca, bo jeżeli mamy jakiś produkt, który nam się nie sprawdził przy pierwszym opakowaniu, to logicznym jest, że nie kupujemy następnego, żeby testować. Tu jedyne, dlaczego ja kupiłam, nawet nie kupiłam, dlaczego wzięłam w ręki inny egzemplarz tego kleju, to było to, że byłam na warsztatach u Asi. I tam po prostu każda z nas dostała klej. I widzicie, otwieram go, zaczynam nim smarować, a dobra, no za gęsty pewnie znowu będzie. A on się lał jak miodzio, jak ten klej z Eco Scrapbooking, więc no nie wiem, od czego to zależało, że miałam wcześniej taki egzemplarz od nowości. Od nowości też na warsztatach, które dostałam. Więc też przechowywany przez Asię, nie że ja go gdzieś przy kaloryferze albo na mrozie albo coś tam. Nie wiem, co się stało. Tamten egzemplarz był do niczego. Do teraz mam chyba 3/4 butelki, które w końcu muszę wyrzucić, bo to już wiecie, aż wstyd, że to gdzieś tam jeszcze leży. No więc tak, no chciałam to sprostować. Chciałabym, żebyście właśnie, jeżeli Wam też nie sprawdził się ten klej i stwierdziliście, że Ali jest do niczego, bo jest taki strasznie gęsty, no to myślę, że warto jednak spróbować sobie z następną butelką, bo możliwe, że mieliście po prostu tą samą partię, taką niefajną, co ja wtedy. Kolejnym odkryciem, które tutaj mam na mojej liście zapisane, to jest, że moja drukarka, której chyba nie widzicie, ale stoi sobie tam, nie jest taka zła, jak myślałam, że drukuje naprawdę w bardzo fajny sposób, tylko tam trzeba trochę odpowiednie ustawienia pogmerać. Drukuje w taki fajny sposób grafiki i papiery digi,
że no naprawdę byłam zdziwiona, że to jest tak podobna jakość do niektórych papierów, które z drukarni wychodzą. No wiadomo, nie jest tak trwałe. Oczywiście kot mi tu chce się dostać. Chyba muszę go wpuścić. Wpuściłam kota i oczywiście wyszedł z powrotem. Kto dogodzi zwierzakom? I o czym mówiłam? O mojej drukarce. Że naprawdę w bardzo fajny sposób drukuję papiery Digi. I przekonałam się o tym na świątecznym skrapowaniu, które odbywało się u mnie w domu, do którego przygotowywałam się i drukowałam właśnie papiery od Tosi. Kot. Zaciekawiony. Więc tak, to jest takie moje odkrycie i myślę, że papiery Digi będą i takie grafiki do samodzielnego wydruku będą w tym roku ze mną częściej. Właśnie przez to, że no skoro mam, to warto byłoby to wykorzystać. Odkryciem roku jest wspieranie innych kanałów, tak jak tam wspominałam przy okazji omawiania ulubionych kanałów, no to właśnie to, że moja głowa zaskoczyła w tą stronę, że po co to wspieranie jest, no sama nazwa wspieranie, nie? Żeby wesprzeć te osoby w dalszym rozwoju, że to są osoby, które lubimy, które chcemy wspierać, nie, że za coś, tak po prostu, no dobra, za to, co tutaj już z siebie dają. Więc to wspieranie kanałów, to, że to tak przeskoczyło w mojej głowie, to też takie trochę odkrycie roku. I to chyba tyle. Siódme pytanie, jakie typy prac tworzyłaś najczęściej? Tu jest prosta, kwiaty i kartki kwiatowe. Nie udało mi się zrealizować zeszłorocznego planu, żeby robić trochę więcej albumów, ale czy mi było z tym jakoś źle, to chyba nie powiem, żeby mi było jakoś bardzo źle. No, chciałabym robić trochę tych albumów więcej, chciałabym generalnie trochę pracy robić więcej, ale no co ja zrobię, jak zdrowie nie pozwala, czas nie pozwala, siły nie pozwalają, no to cieszę się po prostu z tego, co mam, z tego, co jestem w stanie robić i że w jakiś tam sposób tą swoją pasję troszkę rozwijam, a gdzie mnie poniesie w tym roku, to też trudno jest to przewidzieć. Ulubione dodatki. I tutaj też ulubione dodatki. Listki, listeczki i miliony innych listków. To są moje ulubione dodatki, no oczywiście poza kwiatami, jeśli tak mówimy, no to w pierwszej kolejności kwiaty, a w drugiej kolejności listki, a w trzeciej chyba sizal. Tak, to są takie rzeczy, które jakieś, no wiadomo, są jakieś gałązki, koronki, kot. Rozprasza mnie przeokrutnie. Więc takie dodatki są ze mną, są w moich pracach, ale kwiaty i listki to są takie, no, takie moje must have w kompozycji, w budowaniu w ogóle kartki, czy tam innej pracy. Największe rozczarowanie. I tutaj teraz sobie posiedzimy, pogadamy. Nie, no nie ma aż tak dużo, ale są cztery rzeczy, które mnie w tym roku rozczarowały. Pierwsza, nagrzewnica do kwiatów z bawełny. Myślałam, że to będzie takie wielkie wow, wielkie odkrycie, że te moje kwiaty nagle zaczną jakieś być super. Nie, mam wrażenie, że one są pokraczne, takie strasznie proste, rzeczy, które można w bardzo prosty sposób zastąpić zwykłym, wiecie, zamiast materiału papier, zamiast nagrzewnicy kulka, tylko po prostu zmoczyć ten papier i taki sam jest efekt, więc jakoś nie mam takiego wow na te kwiaty materiałowe. Owszem, no tam zrobiłam kilka i pewnie zrobię, bo nie zamierzam sprzedawać tej nagrzewnicy, za drogo mnie to wszystko kosztowało. Na pewno nie odpuszczę, ale no w tym roku było to moje rozczarowanie. Drugie rozczarowanie to szpatułka, ten pędzelek do kleju. Nie, no po prostu jeszcze do okładek albumowych, okej, okay, do jakichś dużych powierzchni. Ale tak jak widzę czasami na niektórych filmach, że dziewczyny jakieś cienkie paseczki nawet z tym robią, gdzie palcem byłoby fach przejechać i już albo w ogóle nie rozsmarowywać, a to mnie aż tak, Boże, naprawdę, będziesz się aż tak z tym bawić. To mnie właśnie nie tylko nawet denerwowało w tym, że ja tego nie używałam, tylko jak już widziałam, że ktoś inny tego tak używa, to wiecie, ja mam trochę z głową nie tak, więc i musicie mi to wybaczyć, no albo nie musicie wybaczyć, no ale jeśli tu jesteście i dobrnęliście, to może mi jednak wybaczycie. Więc ta szpatułka do kleju, nie, mówię, do dużych powierzchni ok, ale żeby tam rozsmarowywać kartkę, żeby papier przykleić, nie ma takiej opcji. Niepotrzebnie to kupiłam, na szczęście dosyć tanie to było, więc takie no.
Jeszcze jedno mam takie rozczarowanie z materiałów. To jest tusz do embossingu w tym daberze. Tam jest taka gąbeczka na końcu i ta gąbeczka, ja ją wyrzuciłam, bo ona przez to, że jest taka ostra, często mi się zdarza, że tekturki najpierw przemaluję na biało, zwłaszcza te boki, i tak przejadę, powiedzmy, czy tam gesso, i później embossuję. I ten tusz z Versamark, który miałam, ten zwykły w gąbeczce, który mi się skończył i kupiłam już nowy i już nie mam tego problemu, no to nie było właśnie, nie było żadnego problemu, że sobie później przejechałam tym nagrzewnicą. A ten tusz, który jest w tym daberze, albo po prostu ta cała gąbeczka, bo jeszcze nie zidentyfikowałam co, na razie rzuciłam to w kąt, bo mnie tak to zirytowało, to ona zbiera tą farbę, która już jest wyschnięta, bo ja tego nie robiłam na mokrej farbie. I te drobinki farby gdzieś później unoszą się w tym embossingu. Co gorsza, to później jest przenoszone na inną jakąś tekturkę, na inną pracę, gdzie w ogóle nie ma tego białego i ach, nie. Ten tusz w daberze odpadł w ogóle, wyrzuciłam na razie w kąt. Mówię, muszę kupić nową gąbeczkę i używać tego na pewno nie do pomalowanych tekturek. No, może ja po prostu źle użytkuję, ale użytkuję tak, jak się przyzwyczaiłam, tak jak lubię. No więc do takiej formy użytkowania się to nie nadaje. I nad czwartym rozczarowaniem zastanawiałam się, czy wam powiedzieć, bo no, bo ktoś może się poczuć urażony. No mam nadzieję, że nie poczuje się urażony. Ale mam nadzieję, że to... no wiecie, nawet ja, która mówię prosto z mostu, co myślę, czasami jednak mam takie coś w głowie, że może jednak czegoś nie powiedzieć. Ale nie no, jak już tutaj mam na tej liście, dobra, powiem wam. Craft the Clock, czyli firma, producent będący ulubieńcem wielu z was, w tym roku, no niestety, trochę mnie rozczarował. Mam wrażenie, że wszystkie te kolekcje, które w tym roku się były wypuszczone, były vintage. Albo był, no pomijając tą ostatnią jednorożcową, więc jest szansa, że może pójdzie to w jakąś inną stronę. Ale po pierwsze takie monokolorystyczne, czyli mam wrażenie, że Craft the Clock ograniczył się przez to, że stworzył te moody takie różnokolorowe, tam beżowy nastrój, jakiś tam czerwony i tak dalej, że jak czerwony, to on jest w takim odcieniu w kolekcji, że będzie pasował do tych moodów. Jak zielony, to do tych moodów. I przez to te wszystkie kolekcje mam wrażenie, że są takie same, że są podobne. W większości tych kolekcji kolor beżowy czy kolor brązowy się przewijał. Czyli no automatycznie w stronę vintage. Tam jakieś chlapania. Ja rozumiem, że to się komuś może podobać, że ktoś może być zachwycony, bo to jest czyjś styl. No po prostu ja wolałam jednak starsze wersje Craft the Clock i cieszę się, że mam mnóstwo papierów Craft the Clocka ze starszych kolekcji, bo te starsze kolekcje jednak no nie miały tego, miały bardziej przed pojawieniem się tych moodów, mam wrażenie, że to, że te moody zaczęły właśnie tak ograniczać Craft the Clock trochę. Wcześniej były właśnie jakieś tam błękity, niebieski, taki, śmaki, owaki, w różnych odcieniach. A teraz jakiś niebieski, to taki, żeby pasował do tych modów. No, dla mnie, no ja lubię jednak w papierach, jak są jasne, czyste, eleganckie, a tego mi w papierach Craft the Clocka zabrakło w tym roku. I no i tak trochę mnie to rozczarowało, bo ja bardzo lubię tego producenta, bardzo lubiłam te papiery. A teraz no to... jest niewiele prac, do których mi ten styl pasuje. Ja cały czas podkreślam, to jest moje zdanie i rozumiem, że ktoś się może z nim po pierwsze nie zgadzać, ktoś może być zakochany właśnie z tego powodu, który mi nie pasuje. I to jest okej, okay, no każdy z nas jest inny, nie? No ale tu jest mój kanał i ja mówię o tym, co, no, co uważam, co się tam w skarbowym świecie działo w zeszłym roku. No i właśnie tak, no. Dobra, nie będę już się bardziej rozwlekać, pewnie zaraz mnie tam w komentarzach wszyscy zjadą. A jeszcze, żeby było jasne, ja bardzo lubię Kasię Kędzierską, bardzo lubię Renię. To nawet to nie jest takie, wiecie, personalne. Mam nadzieję, że tego tak nie odbiorą. Po prostu klimat vintage, w którą te papiery są jakby skonstruowane, w tym stylu się drukują, są tworzone, no to to nie jest mój styl. To jest styl pewnie dziewczyn, w tym stylu idą i jeśli im to pasuje, no to okej, ale no niestety w tym roku, jeżeli tak dalej będą te kolekcje w tą stronę wychodzić, no niestety raczej będę rzadko je kupować. No jest mi z tego powodu trochę żal i przykro.
Zwłaszcza, że już jedna fajna firma odpadła mi w tym roku, więc no. Dobrze, dziesiąty punkt, dziesiąte pytanie. Ulubiona praca wykonana w 2023 roku. I była to niedawno praca. Ja w ogóle mam wrażenie, że ja tak widzę postęp jakiś tam w mojej głowie tych prac, które tworzę, że ja nie mam, że te starsze już mi się nie podobają. Nawet takie robione 3-4 miesiące temu, one mi się już nie podobają. Rzadko, która mi się tak podoba. No i ulubioną pracą moją tego roku, 23, była ta granatowa kartka ze Scrap Massa, taka w bieli i w granacie. Ona była z papierów Scrap and Me. I ona jednak, jak tak sobie przeglądałam zeszłoroczne prace, to ta kartka podobała mi się najbardziej. I w tym stylu chciałabym pójść, żeby właśnie były jasne kolory, był ten kontrast, były żywe kolory, ale żeby to było takie eleganckie. Mam nadzieję, że uda mi się to połączyć, bo w tej kartce wydaje mi się, że to wszystko jest, więc mam nadzieję, że w następnych pracach też tak to będzie wyglądać. I teraz 11 punkt, to już jest punkt wymyślony przez Eni. 3 najukochańsze rzeczy do tworzenia. I tutaj też to jest jakby powiązane z tym punktem 8, czyli ulubionymi dodatkami. Czyli na pewno najulubieńsze są moje kwiaty. I to chyba kwiaty z foamiranu, na pewno w zeszłym roku. Na pewno są to jakieś wycinanki, czyli wycinanki listków, takie dodatki, wiecie, dajkaty z kolekcji. I tutaj ten trzeci punkt, to już nie mam czegoś takiego, no właśnie te listki. Ale to te wycinanki tak w tą stronę poszła. Może papier lustrzany, może wosk złoty. Ale chyba tej trzeciej rzeczy, takiej typowo, że najukochańszej, to chyba nie mam. Chyba, że chodzi o rzeczy do tworzenia w kontekście sprzętu, no to trymer, dale, jednak bardzo, bardzo ułatwia pracę, więc no, jeśli tak, to może być ta trzecia rzecz. 12 pytanie też od Eni. Prace lub techniki, na których chcesz się skupić w 2024 roku. I chciałabym w 2024 roku skupić się na albumach dla siebie. Ja nie mam żadnego albumu, który jest na moje zdjęcia, który jest z moimi zdjęciami. Nawet ze ślubu nie zrobiłam jeszcze, który był już bardzo dawno temu. Więc nie mam. I tak czasami już tam mówiłam, że o, ta kolekcja super na ślubne, a ta na sesję zdjęciową świetna. I tak sobie o tym mówię i mam te kolekcje, one tak sobie czekają. A ja się jakoś na ten album nie zabieram, cały czas gdzieś tam jest albo coś zrobione właśnie pod jakieś wyzwania, albo coś na zamówienie, których jest na szczęście coraz mniej. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale no źle się czuję z robieniem prac pod konkretne wytyczne. Więc no, coś zawsze było nie tak i zawsze za mało tego czasu, zwłaszcza na albumy, zwłaszcza na takie albumy, gdzie już podpasowane pod konkretne zdjęcia, to też trochę więcej czasu zajmuje. No więc tak, te albumy to chciałabym, na tym chciałabym się skupić w przyszłym roku. I chciałabym trochę więcej kwiatów z papieru zrobić, bo zauważyłam, że one takie trochę niedoceniane się stały. Ja w ogóle ich nie doceniałam. Wcześniej robiłam tylko z foamiranu, z papieru, to takie jakieś tam pojedyncze. A jednak kwiaty z papieru mają ten potencjał. W bardzo prosty sposób można je stworzyć bez dużej ilości narzędzi i jakichś tam materiałów, no wystarczy tylko papier i naprawdę jest niewiele rodzajów papieru, które się nie nadają do kwiatów. No. Więc to tak, te kwiaty z papieru to jest coś, co też chciałabym w tym roku zacząć tak mocniej tworzyć. 13 punkt, a ja znowu muszę się napić już teraz ochrypą totalnie. Ulubione zloty pod różnymi aspektami. To jest pytanie już od Tosi. Czyli aspekty to miejsce, miasto, organizacja, warsztaty i około zlotowe przyjemności. Ja w tym roku byłam tylko na 2 zlotach, w Krakowie i w Katowicach. Przy czym w Krakowie byłam tylko 1 dzień, w Katowicach wszystkie 3 dni, bo mam blisko. No więc no, wygrały Katowice. I to no, ze względu na miejsce, bo mam blisko. To dlatego ze względu na miejsce. Ze względu na miasto, no to ani Krakowa za bardzo nie pozwiedzałam. Katowic też nie mam co zwiedzać, bo mieszkałam tam kupę lat, więc no, jakoś tutaj nie będę się wypowiadać. Fajne miasto, ale no, ale bez porównania, jak jest, no to co to za
ulubiony, nie? Pod względem organizacji, ja się do każdej organizacji przyczepię, więc no tutaj ani Katowice, ani Kraków, ani nie wiem, czy jest jakikolwiek zlot, który sprostałby moim oczekiwaniom. Jestem naprawdę pod tym względem okropna. Pod względem warsztatów, w Katowicach byłam na warsztacie Karoliny Bińkowskiej, tym fotograficznym, i ja tam trochę wiedziałam o fotografii, trochę czytałam tam o kolorach, o oświetleniu, o jakimś tam sprzęcie, o jakichś parametrach, coś tam, wiecie, próbowałam już sobie gdzieś tam liznąć, ale ten warsztat u Karoliny, no to było coś, co mi takie pył zrobiło w głowie i bardzo serdecznie Wam polecam. Jeżeli właśnie chcielibyście trochę tam bardziej w tą stronę fotografii swoich prac pójść, Karolina w bardzo fajny sposób właśnie tłumaczy, pokazuje i właśnie jak zrobić zdjęcie, w jakich funkcji w telefonie, bo to ja byłam na takim kursie, gdzie telefon był tym narzędziem do robienia zdjęć, w jakim oprogramowaniu, co jak, wiecie, kilka takich naprawdę kruczków, a one robią robotę. Więc Wam bardzo serdecznie polecam i z tego powodu, no to na pewno Katowice wygrały. Okołozlotowe przyjemności, no to też tak, w Krakowie byłam na kawie z Ulą, tak z Ulą i z Natalką, a w Katowice byłam w McDonaldzie, bo akurat był blisko z Anetą i tam spędziłam z nią bardzo dużo czasu, więc też tak te okołozlotowe przyjemności, ja nigdzie nie zostałam na noc na zlocie, więc też takich tego typu nie mam przyjemności. Żeby tam, wiecie, jakoś dłużej sobie posiedzieć i poplotkować, ale tak, to film, który zlot wygrał u mnie, jeśli chodzi o okołozlotowe przyjemności, ten u mnie w domu, gdzie przyjechały dziewczyny i sobie skrapowałyśmy, to tak, to u mnie wygrało. Punkt 14, pytanie 14, czyli coś, czego nie chciałam robić, a wyszło super. Tu kot mi przeszkadza. Nie ma czegoś takiego. Ja zawsze się do czegoś przyczepię. Ja jak czegoś nie chcę robić, to ja jestem do tego tak negatywnie nastawiona, że ja tego nie zrobię dobrze. I tu jest chyba pies pogrzebany. Więc no, nie ma czegoś takiego, żeby coś wyszło super, jeżeli ja na starcie już byłam bardzo negatywnie nastawiona. Może ten mediowy pędzel. To jeśli już to tak trochę, bo tak trochę go przegryzłam, trochę tam popróbowałam, pokombinowałam. Ale tak, żeby coś jakoś bardzo, to raczej nie. Chyba muszę przerwać, bo tutaj kot potrzebuje trochę atencji, a moje gardło sobie chwilkę odpocznie. I teraz po przerwie, punkt 15, zakup roku. I tu też miałam problem, bo te takie większe sprzęty kupowałam w poprzednich latach i większe narzędzia i takie konkretniejsze rzeczy, a w tym roku tak nawet jakoś się nie złożyło. Ale jest coś takiego, co kupiłam w tym roku i co tak trochę zrobiło krok milowy, można powiedzieć, w moim skrapowaniu, w moim kwiatkowaniu, czyli to są tusze Archiwa Mini. Ja ich tak dosyć sporo nakupowałam i testowałam właśnie też na kwiatach i bardzo spodobał mi się ten efekt, więc to jest taki trochę przełom w moim kwiatkowaniu. Wcześniej używałam suchych pasteli, miało to i swoje plusy i minusy, bo teraz mam fazę, w zeszłym roku miałam fazę na te tusze Archiwala. I zakupem roku też było kilka takich dodatków do robienia zdjęć, jakąś tą drewnianą, jak to się nazywa, no taki przekrój pnia, brakuje mi słów, jakieś takie jakieś kwiatki, o, jakieś te takie jakieś koronki, czy te półperełki. Są takie drobiazgi, ale one naprawdę zrobiły robotę w moich zdjęciach, więc to też mogę potraktować jako zakup roku. I z tym jest też trochę związany punkt 16, czyli ulubiona nowa umiejętność. I w moim przypadku było to fotografowanie prac, czyli to właśnie ta umiejętność, którą nabyłam po warsztatach z Karoliną Winkowską, którą tam gdzieś jakieś podstawę miałam, coś tam sama sobie doczytałam, coś sama pokombinowałam. Metodą prób i błędów do jakichś tam rozwiązań doszłam, które mi się podobają. Więc to fotografowanie prac, no jest jakie jest, na pewno jest jeszcze dużo do zrobienia, ale jednak taki trochę krok milowy w moim skrapowaniu, w mojej twórczości, tej takiej około skrapowej bardziej, jak mi tu włosy strasznie coś
denerwują. No to właśnie to fotografowanie pracy. I to był już ostatni punkt, który Tosia zaproponowała. I teraz punkt 17, czyli ten, który ja dokładam od siebie, to jest, jakie przełomy skrapowe miałeś, miałaś w 2023 roku. I właśnie te przełomy skrapowe, czyli coś, co sprawiło, że właśnie zrobiło ci takie puf w głowie, albo że odkryłeś jakąś tam jedną rzecz i nagle twoje prace zaczęły wyglądać lepiej, twoje zdjęcia zaczęły wyglądać lepiej, no coś w tym stylu, albo jedna rzecz, którą kupiłaś i to jest to, czego mi brakowało, co zrobiło taki właśnie krok milowy. No to tak jak już wspominałam, u mnie to było to fotografowanie prac, czyli to był taki przełom po tym kursie u Karoliny, który sprawił, że widzę różnicę. Drugim przełomem jest, albo raczej są te spotkania skrapowe, które ładują akumulatory naprawdę na długie tygodnie. To spotkanie, które odbyło się u mnie w domu, które zamierzam powtórzyć w tym roku na pewno nie raz. Jeżeli tylko dziewczyny będą chciały przyjechać, jeżeli będziecie chciały przyjechać, to ja zapraszam serdecznie, mam ograniczone możliwości miejsca i na pewno pierwszeństwo będą miały te osoby, które już u mnie były, ale no, może się akurat udać, że miejsce się jeszcze zwolni. Więc na pewno była przerwa, a ja jednak i tak chrypnę. Źle to widzę. I takim też, o czym wspominałam już poniekąd, to jest przyprawnik. Przyprawnik i właśnie, czyli te spotkania takie na żywo i spotkania online, rozmowy z dziewczynami, to naprawdę dużo mi pomogło. Ja nie mam jakoś dużo znajomych w świecie takim normalnym. Przez tam różne przeprowadzki i tak dalej, no to mam takie wąskie grono znajomych i przyjaciółkę jedną, więc to mi wystarcza. Ale jednak czasami fajnie jest pogadać z kimś, kto rozumie tą naszą pasję, tego naszego świra skrapowego. Więc tutaj przyprawnik i właśnie te spotkania z dziewczynami na żywo, to też był taki przełom. Takie odkrycie w tym roku, że coś, że, no, że ten krok milowy, może nawet nie w pracy, w pracach moich czy w zdjęciach, ale w takim myśleniu, że, no jest, że jest nas więcej, że to nas wszystko łączy, że możemy się wspólnie spędzać czas, śmiać się, płakać, robić cokolwiek, ale wiecie, no, znaleźć osoby, które łączy ta sama pasja, to na pewno jest ogromny przełom. Przełomem takim są warsztaty mediowe z Kasią Kędzierską w sklepiku Gosiu, o których też już wspominałam tam, że to też jest takie odkrycie kilku różnych, wiecie, czasami sposób, w jaki jest pociągnięcie pędzla robi różnicę na pracy i potrafi zrobić efekt wow. I to jest umiejętność, której ja jeszcze nie nabyłam, ale samo to, że już ją odkryłam, że wiem, gdzie czerpać tę wiedzę, to też było dla mnie takim przełomem. Przełomem na pewno było to, że w tym roku osiągnęłam 1000 subskrypcji na tym moim kanale, że jest was tak dużo, że chcecie oglądać te moje treści, że zaglądacie tutaj, że komentujecie, że lajkujecie. To jest na pewno taki 1000, to jest taki, wiecie, jak to pierwszy milion trzeba ukraść, no to ten pierwszy 1000 udało mi się zebrać i myślę, że jakoś dalej pójdzie, chociażby miało ta liczba nie wzrosnąć, bo to jest tylko liczba, teoretycznie, ale to jest 1000 razy ty, czyli 1000 takich osób jak ty ogląda, czy ja ogląda ten mój kanał. To tak jak sobie tak przerobić, to jest bardzo duża ilość i to jest też bardzo duża odpowiedzialność. Mam nadzieję, że tutaj to, że ja tak czasami nie trzymam języka za zębami, tylko mówię co myślę, że no, tam mówiliście, że wam się to podoba, więc mam nadzieję, że nie przesadzę za bardzo. Jakimś takim może przełomem jest też to, że włączyłam z Radą Tosi zarabianie na YouTubie. Na razie tylko zarabianie z reklam, czyli tam na początku i na końcu filmu. Nie włączam tych reklam, które są w trakcie, bo mnie samo one irytują. Więc na początku i na końcu, jeżeli was to też tak bardzo irytuje, to ja się zastanowię, czy to włączyć, bo naprawdę są groszowe sprawy. Jeżeli chcecie, to oglądajcie te reklamy. Jeżeli nie, to klikajcie pomiń, ja nikogo do niczego nie będę zmuszać. Ale jeżeli film się skończy, a zaczną się reklamy, to możecie iść sobie zrobić herbatę na przykład. Niech one sobie tam przelecą w te.
Tak, i to w kwestii tych 10, pierwotnie 10 pytań z podsumowaniem roku. Bardzo długi ten film będzie. Nie wiem, ile już trwa, bo przerw kilka było. Teraz na samo takie zakończenie moje plany tegoroczne. Coś, co nie wiem, czy uda mi się zrealizować, jak tak przeglądałam ten zeszłoroczny film, no to tak ciężko z tymi moimi planami, ale no jakoś tam planować trzeba, żeby to gdzieś ciągnąć, żeby tam w tej głowie był jakiś cel, do którego się dąży. Wtedy jakoś wydaje mi się, że jest łatwiej z realizacją, jeżeli wiemy, do czego dążymy. I tak po raz kolejny moim celem, który już w tym roku muszę zrealizować. Już powoli poczyniłam tam kilka kolejnych kroków, więc moimi kroczkami może się w końcu uda, jest uruchomić mój sklep internetowy. Stronę internetową mam, jaką mam, ale żeby tam pojawiały się moje prace, no bo ja już powoli zaczynam nimi zarastać, mimo że nie zrobiłam ich wcale aż tak dużo w tym roku. Najwięcej mam wrażenie, że robię świątecznych przez tą akcję Scrapmas, kartkowanie z Kasią Kędzierską. Do tych świątecznych prac mam mnóstwo. I nie mam aż tyle osób, do których miałam je wysyłać, więc no, więc one sobie u mnie rosną. Mam nadzieję, że uda mi się uruchomić właśnie ten sklep i że one pójdą w końcu w świat i będą cieszyć inne osoby. Z planów zakupowych, mam jeden plan zakupowy, dosyć duży plan zakupowy, to chciałabym kupić ploter. Ploter konkretny już, Cameo 5. Myślałam najpierw o czwórce, jest tańsza. Ale już stwierdziłam, że jak już szaleć, to szaleć, jak marzyć, to marzyć. Piątka z tego powodu głównie, że jest cichsza, tak z tych opinii, które tam, z tych informacji, które uzyskałam w wycinarni, ona jest cichsza niż czwórka. Czwórka dosyć głośna jednak jest. Ja jestem bardzo wrażliwa na różne dźwięki, ja w ogóle jestem nadwrażliwcem. Czytam, jak to ładnie brzmi, osobą wysoko wrażliwą. I dźwięki to jest coś, co mnie tak dosyć mocno irytuje momentami. I ten ploter bardzo, bardzo pomógłby mi się rozwinąć, ale on celowo jest też na drugim miejscu, bo jeżeli ja zacznę wgryzać się właśnie wycinanie ploterem, to na bank nie uruchomię tego sklepu internetowego. No jednak coś za coś, doba jest za krótka. Ja wiem, że jak będę chciała właśnie wycinać tym ploterem, to będę siedzieć, czytać, kombinować w programie. Ja lubię tam sobie, wiecie, klikać w tych różnych programach. No to na bank mi to zajmie tyle czasu, że już sklep nie powstanie. No i po co ja mam tworzyć, rozwijać się, skoro ja nie mam co z tymi pracami robić. Ja muszę je gdzieś sprzedawać, bo oddawać, sprzedawać, no jakkolwiek, nie? No ale... No fajnie było też zarobić na taki chociażby ploter, więc dobrze było jednak sprzedać trochę tych prac, zarobić na ploter, chociaż już mam odłożone, no ale powiedzmy, że mogłabym coś innego sobie za to kupić, nie ploter. Więc niech ten ploter będzie z tych zarobionych pieniędzy z kartek i innych prac moich. No i wtedy i to będzie taki drugi cel. Jak już tak mówię właśnie o planach, to chciałabym więcej planować. Ja tak dosyć spontanicznie podchodzę do tego mojego skarbowania i to też ma ten minus. Ja jest dużo pomysłów, które porzuciłam, na przykład recenzji sprzętów do cięcia, do wycinania kół miałam zrobić. W zeszłym roku miałam to zrobić i co? I nie zrobiłam, bo zaczęłam jakieś coś innego i mi się spodobało i o tym zapomniałam. Jeżeli ja to będę miała gdzieś na jakiejś liście, wszystko napisane, te moje pomysły, no to jest duża szansa, że zrealizuję przynajmniej część tych planów. Na pewno to nie będzie takie kreatywne planowanie, wiecie, jakieś tam kolorki ładne, tam nie, po prostu zwykła lista, ja jestem człowiek zadaniowiec, jakieś tam takie no, ozdobniki, to jest dla mnie trochę marnowanie czasu, którego i tak mam mało. Nie sprawia mi to póki co przyjemności, więc kreatywnego planowania nie będzie, ale planowanie mam nadzieję, że się włączy. Kto wie, może w przyszłym roku zacznę kreatywnie planować, może mnie to wkręci. Na razie nie. I teraz związane z tym planowaniem to jest zapisywanie pomysłów. Ja mam bardzo dużo pomysłów, jak na przykład zaczynam wycinać wycinanki. Jak widzę pierwszy raz kolekcję, ja mam dużo pomysłów. Jak widzę konkretny arkusz, mam pomysł, jak go wykorzystać. No i co? Przychodzi wkładam sobie to ładnie tam do tej szafki. Przychodzi następna kolekcja, ja gdzieś tam o tym zapominam i później mam chwilę na tworzenie i tak no coś bym zrobiła, ale nie mam pomysłu, nie wiem co. No właśnie tych pomysłów mam mnóstwo, tylko że ja ich sobie nie zapisuję,
Więc najwyższy czas zacząć je zapisywać. Już zaczęłam to robić, żeby nie było, że to takie, wiecie, czysto tam abstrakcyjne planowanie. Zaczęłam już zapisywać te pomysły i mam nadzieję, że uda mi się je realizować. To, co tam wspominałam, któreś z pytań było o ten taki plan na przyszły rok, ale nie pamiętam, gdzie to było. A, prace lub techniki, na których chcę się skupić. No, więc to jest też mój plan, czyli albumy dla siebie. Mam bardzo dużo zdjęć właśnie starszych, które chciałabym ładnie w końcu oprawić i mieć gdzieś tak do przeglądania, tak sentymentalnie trochę. No, więc to jest to oprawa moich zdjęć, też w formie takich jakichś, nie wiem, layoutów, ramek, coś takiego chciałabym też uskutecznić w tym nowym roku. W kwestii skrapowych spotkań mam zaplanowane co najmniej 2 lub 3 spotkania, które będą u mnie w domu. Na pewno przed Wielkanocą chciałabym coś zrobić, na pewno przed Bożym Narodzeniem. I jeszcze gdzieś coś po drodze. To też trochę zależy od tego, jakie wyjdą papiery te do druku. Jaki pomysł mi tam gdzieś zaskoczy w głowie trybik. To też od tego zależy, no bo ja na takich właśnie papierach będę bazować, bo to jest no, dosyć tani interes, zwłaszcza jeśli tam dla kilku osób łatwo powielić, to można. No, więc to jest to, co chciałabym w tym roku, no, żeby miało miejsce, czyli to spotkanie u mnie. I w kwestii jeszcze kanału tak typowo, to chciałabym, żeby ten mój kanał poszedł w taką stronę YouTube'a skrapowego dla średnio zaawansowanych. Jest mnóstwo filmów dla początkujących, wiecie, tam o jakichś klejach, o papierach i o takich tam, ale zauważyłam, że nie jest wcale aż tak dużo filmów takich właśnie z recenzjami sprzętów, które ja już, no, niektóre rzeczy użytkuję bardzo długo. I są osoby, które już ten pierwszy etap mają za sobą, czyli tam te skalpele, linijki i chciałyby na przykład kupić coś do cięcia. No i co tu wybrać, nie? Więc taki jakiś bardziej zaawansowany sprzęt na przykład, żeby zrecenzować jakieś tam narzędzia, które mi się sprawdzają. O takich rzeczach chciałabym mówić. Może uda się jakieś tam warsztaty takie, no, czy tam tutoriale nakręcić, może tam coś się uda. Ale no właśnie takie trochę mniej dla początkujących, a trochę bardziej dla takich osób, no, tak jak ja, nie? Że chciałabym kręcić osoby dla takich osób jak ja, które już coś tam wiedzą, coś tam liznęły, ale przed, nie wiem, wprowadzeniem nowej techniki zaczynają się zastanawiać, a czy warto, czy mi się to spodoba, a czy takie plusy, minusy. O minusach to ja mogę zawsze długo opowiadać, więc no, kto jak nie ja. Więc na pewno takie filmy chciałabym, żeby powstały. I ostatni mój plan, który jest taką trochę planem, trochę marzeniem, trochę takim, nie wiem, czy uda się to zrealizować. I teraz taka, wiecie, chwila pełna grozy. Bo już za chwilę mi głosu braknie. To są live'y. Ja nigdy w życiu nie prowadziłam live'a i to jest rzecz, której chciałabym, ale się boję. Trochę nie mam warunków, wiecie, ja tutaj co chwilę ten film przerywam, bo mój kot to chyba musiałby mieć w misce pod korek, żeby mi tu nie przeszkadzać, wybawiony być przed takim live'em 2 godziny, żebym padł. Nie wiem, męża bym najchętniej gdzieś musiała wysłać, bo akurat na pewno wejdzie, coś będzie chciał zagadywać. Mnie to strasznie przede wszystkim rozprasza. To nie jest coś, że wam to będzie przeszkadzać, nie? Że tam kot se przeleci. No dobra, przeleci, mogę go nawet pokazać, chociaż on za ciężki jest, więc raczej go nie będę tak podnosić. No ale to jest coś, co mi przeszkadza, co mnie rozprasza i na filmach mnie to rozprasza, a co dopiero na jakimś live'ie. No więc nie wiem, zobaczę, może się uda. Trzymajcie kciuki. W ogóle trzymajcie kciuki za te wszystkie moje plany. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie obraziłam, zwłaszcza Crafty Clock, bo tak trochę pojechałam, nie? No może nie jakoś tak bardzo. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście tu ze mną, za to, że byliście przez cały ten rok poprzedni ze mną. Mam nadzieję, że w tym 24 roku też będziecie, że będziecie oglądać te moje filmy i tam pośmiejcie się ze mną z moich wpadek ewentualnych. Może ich nie będzie za dużo. No, więc to wszystko, co chciałabym dzisiaj już powiedzieć. Innych jakichś takich ulubieńców i tego typu filmów już nie będzie w tym roku. Znaczy, no nie wiem. Mówiących o 2023 roku, już się nawet mózg mi wyłącza,
bo jak wspominałam, taki film powstał w zeszłym roku i poza klejem od Asi Szulik nic się nie zmieniło, wszystko jest to samo, więc to już wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!